Drodzy widzowie, to się w końcu wydarzyło. Od tylu chapterów, od pół roku czekaliśmy, aż w końcu ta cała historia się odwróci, aż Yuji Itadori pokaże, na co go stać i pokaże, że jest głównym bohaterem. No i cóż można powiedzieć, ten chapter był tak niesamowity, naprawdę tak dobry. No ale cóż, przejdziemy sobie zaraz do niego, bo on rozpoczyna się od Sukune jeszcze w formie Megumiego, który rozmawia z Uraome, która jest zdziwiona tym, jak wielki potencjał drzemie w Yuji Itadorim i kim on tak naprawdę jest, bo Sukuna w tym momencie już tak naprawdę musi wiedzieć. My wiemy, że jest to po chapterze 214, a więc po tym, kiedy doszło po prostu do sprzeczki Taijutsu, gdzie Sukuna został uratowany przez Uraome, no i w trakcie jest rozwinięcie tej historii, którą Sukuna powiedział Hashimo. To znaczy, wspomina o tym, że w trakcie, kiedy jeszcze nie pojawił się na tym świecie, no to cóż, miał brata bliźniaka i wow, tutaj wszystkie po prostu teorie, które o nim robiłem, w końcu się sprawdzają. Miał brata bliźniaka, ale w związku na deficyencję, w sensie na pewien deficyt wartości odżywczych, musiał go wchłonąć. Uwaga, uwaga, i to jest arcyistotne. I jakimś cudem dusza Yujiego Itadoriego wylądowała po prostu w rękach Kenjaku i ten, przygotowując perfekcyjne naczynie dla Sukuny, no, stworzył chłopaka niemalże 1:1. I właśnie dlatego istniało tak wiele podobieństw jednego i drugiego, bo najprawdopodobniej to był ten sam ród, to była ta sama osoba. No i cóż, jak się zaraz okaże, być może to samo CT. W każdym razie, ta chwilka sobie po prostu mija, okazuje się, że wszystkie teorie były prawdą, no i cofamy się do tego miejsca, w którym widzimy, jak Sukuna ziewa i mówi: ach, to jest niemożliwe, żeby mój brat miał ten sam potencjał co ja, no ale Itadori stoi w pozycji bojowej. On jest gotowy, żeby pokazać, na co go stać. I również tutaj widzimy takie lekkie zmieszanie na twarzy Sukuny. Widzimy defensywę, ale no cóż, jest zbliżenie na te właśnie soczewki, na źrenice Itadoriego, o których mówiłem, bo on jest po prostu w totalnym stanie przepływu. Tak jak ktoś, któraś z was zauważyła w komentarzach, bo to była, pamiętam, pani, dziewczyna, w komentarzach, on jest w stanie zone. No i w takim razie trafia Goku-sen. To jest pierwsze w tym chapterze, ale drugie ogólnie. I od tego momentu zaczyna się liczenie, bo ja coś spodziewam się, że dziś po prostu pobijemy rekord. No i tu od razu jedną ręką trafia, tą oczywiście ręką wyewoluowaną, ulepszoną, jest po prostu błysk, później jest drugi błysk, więc już mamy trzy. Sukuna, no, widać, że jest po prostu cholipka zmartwiony, on jest trafiony. Właśnie wygląda to w taki sposób, jakby Sukuna starał się to przerwać na tyle, żeby starać się wytrwać w trakcie tego procesu przepływu Itadoriego, więc po prostu odpycha go, przesyła go na taki pilar, którego no, Yuji się chwyta. I jakby to niego, nie wiem jak on to robi, własną ręką po prostu, i zaczyna rzucać w stronę Sukuny. To jest ten sam model, który robiła Maki, czyli na początku coś rzucała i później pojawiała się jak najszybciej mogła, żeby po prostu kupić sobie czas i zaskoczenie. I w trakcie, kiedy on to robi, to narrator nam tłumaczy, że nagle Yuji Itadori ma w sobie dwa terytoria. Ma terytoria klanu Kamo, czyli oczywiście potrafi sterować swoimi płynami i posiada również Mizushi, czyli świątynię, shrine. Dokładnie to samo, co posiada Sukuna. Wszystkie teorie się spełniły, ja wiem, że nagrałem o nich dużo materiałów, ale cóż, jestem bardzo ukontentowany tym, że mogę powiedzieć, że po prostu były prawdą. No i w tamtym momencie Yuji stara się uchwycić nogę Sukuny, żeby no po prostu się jej pozbyć, używając tej właśnie nowego CT, swojej nowej techniki, ale Sukuna od razu wysyła po prostu własną technikę w stronę Yujiego. Ale no, to na niego nie wpływa. My się już nauczyliśmy od przeszło 30 chapterów, że nieważne ilu cięć i dokładnie którego rodzaju użyje Sukuna, tak za każdym razem Yuji jest po prostu niewzruszony na pewne bodźce fizyczne w trakcie, kiedy jest skupiony na swoim celu, i właśnie to nam teraz reprezentuje, używając kolejnego Goku-sen, czyli tym samym zrównując rekord. Nieprawdopodobne. No i Sukuna w tamtym momencie zdaje sobie sprawę, że ich CT jest dokładnie takie samo, ale istnieją pewne różnice determinowane wyglądem czy też usposobieniem użytkownika. I Sukuna w tamtym momencie zdaje sobie sprawę, że to jest po prostu
irracjonalne, to jest kuriozalne, że mimo tego, że Itadori dowiedział się o tym parę minut temu, to już używa tej techniki, jakby była inherentnie jego od urodzenia. No i tutaj mamy oczywiście jakiś krótki flashback związany z Ino, w którym ten pyta się Meimei, Gojo i Ichigo, czy mógłby używać narzędzia Nanamiego, skoro no, oni znali go najdłużej, więc oni powinni dać mu permisję, powinni dać mu zezwolenie. No i w tamtym momencie Ino używa swojej techniki, pojawia się po prostu jakiś smok, który stara się przyszpilić tutaj Sukunę. Sukuna go oczywiście pokonuje, chwyta to narzędzie, ale Sukuna, znaczy Itadori wtedy pojawia się za nim. No i cóż, czy to jest to? Tak, dokładnie, to jest rekord, to jest piąty błysk. Sukuna w tamtym momencie mówi, że to jest po prostu nieprawdopodobne. Ten młodzik trafia, jakby to było nic. Jakby niczym dla niego było ustanowienie właśnie rekordu i przybicie tym samym Gojo Satoru i Nanamiego. Sukuna jest w nieprawdopodobnym stadium frenezji i zaczyna się zastanawiać, czy Yuji Itadori myśli, że jest równy Ryomen Sukunie, królowi ery Heian. No i cóż, mogę chyba powiedzieć, że... Tak, bo właśnie w tamtym momencie Sukuna niszczy podłogę, aby po prostu w trakcie, kiedy Itadori jest zmartwiony, to wypracować sobie po prostu przewagę, ale gdy tylko to się staje, to tak naprawdę Yuji spada, chwyta się ręki Sukuny i no cóż, wbija go po prostu w ścianę. Sukuna za nim mówił, on nie wie, co tutaj się dzieje i jakim cudem jest w stanie wytrwać to wszystko, bo no, mimo tego, że ma przewagę Sukuna w postaci pozostałej pary rąk i oczu, to jakby za każdym razem nasz protagonista jest po prostu krok przed nim. Yuji ma ten taki niewzruszony look twarzy, gdzie mimo tego, ile mu się dostało, to cały czas jest skupiony na tym, żeby wymierzyć sprawiedliwość i używa kolejnego błysku. Mimo tego, że Sukuna chwycił jego twarz i właśnie używa swojej techniki, co jak już wiemy na przykładzie, bodajże Higurumi jest po prostu, no, że tak powiem, wyjątkowo nieprzyjemny, tak to nazwijmy, ale mimo tego, że cały czas to się używa, uskutecznia, to Yuji używa kolejnego. Goku Sen. I cały chapter kończy się na tym, jak Sukuna krzyczy, naprawdę. Jest mnóstwo emocji w tym, co mówi. Nie wiem w sumie, czy mogę to powiedzieć. W każdym razie krzyczy ty, coś tam. I w tamtym momencie jest taki motyw, który pojawił się, dajmy na to, w Kimetsu no Yaiba, gdzie za pierwszym razem, żeby Tanjiro Kamado zaskoczył po prostu... Boże, jak się nazywał, Giyu Tomioke, to wyrzucił po prostu w powietrze to swoje narzędzie. I tak samo tutaj zrobił Ino, który mówi, a jak na takiego słabiaka jak ja, to zrobiłem chyba wystarczająco dużo. No i w trakcie, kiedy Sukuna jest rozproszony właśnie tą czynnością, tym narzędziem, które leci, to Yuji Itadori używa siódmego w tym chapterze, a siódmego ogólnie błysku i tym samym, cóż, potrafi to chyba używać na komendę, tak naprawdę dwukrotnie przebił rekord, w sensie on go pomnożył razy dwa. Sukuna nie wie, co się dzieje, jest w tym momencie w takiej trochę pozycji, trochę przed tym, jak to, co widzieliśmy z Higurumą 12 chapterów temu. No i cóż, nie ma przerwy za tydzień, także będzie się działo, będzie mnóstwo akcji i o wszystkim wam oczywiście opowiem. Ja przepraszam, że jestem dzisiaj taki rozemocjonowany, ale od dawna czekałem na coś podobnego, naprawdę. Oczywiście miniaturka mogła być lepsza, ale też jest zrobiona na szybko. No i cóż, ja staram się to jak najszybciej wstawić. Wy napiszcie mi, co sądzicie o tym chapterze, a tymczasem słyszymy się już w następnych materiałach. Do usłyszenia, kochani.